Cześć aniołki. Mam nadzieję, że mieliście dzisiaj super dzień. A ja chciałabym was zaprosić na nasze kolejne już czytanie. Dzisiaj wybrałam Misie zwany Paddington. Jest to pierwsza opowieść o niedźwiadku z mrocznych zakątków Peru. Państwo Brown po raz pierwszy ujrzeli Paddingtona na peronie stacji kolejowej. I właśnie to sprawiło, że Paddington otrzymał takie niezwykłe imię jak na misia. Paddington bowiem jest nazwą stacji kolejowej w Londynie. Państwo Brown przyszli na stację po córkę Judytę, która miała przyjechać ze szkoły do domu na wakacje. Był ciepły letni dzień, a na dworcu zebrały się tłumy ludzi wyjeżdżających nad morze. Lokomotywy gwizdały, taksówki trąbiły, a tragarze biegali pokrzykując jeden na drugiego. I w ogóle był taki hałas, że pan Brown, który pierwszy ujrzał niedźwiadka, musiał kilka razy powtórzyć żonie wiadomość o swym odkryciu, zanim zrozumiała, o co mu chodzi. Niedźwiedź? Na stacji? Spytała pani Brown, spoglądając na męża ze zdumieniem. Co ty opowiadasz, Henryku? To niemożliwe. Pan Brown poprawił okulary na nosie, a jednak, upierał się, widziałem go na własne oczy. O tam, za workiem, z pocztą. Na głowie ma taki bardzo śmieszny kapelusz. Nie czekając na odpowiedź żony, pan Brown wziął ją mocno pod ramię i zaczął się z nią przepychać przez tłum. Okrążyli wózek z czekoladą i herbatą. Mieli kiosk z książkami i wąskim przejściem między stosami walizek. Przedostali się do biura rzeczy znalezionych. No proszę, z dumą oznajmił pan Brown, wskazując w stronę ciemnego kąta magazynu. A nie mówiłem? Pani Brown spojrzała w kierunku wskazanym przez męża i w ciemnym kącie z trudem dostrzegła coś małego i kudłatego. Siedziało to na walizce i miało zawieszoną na szyi kartkę, na której coś napisano. Walizka była stara i bardzo zniszczona, a na jej boku ktoś napisał dużymi literami bagaż podręczny. Pani Brown ścisnęła ramię męża. Och, Henryku, zawołała. Miałeś chyba rację. To jest niedźwiedź. Przyjrzała się uważnie stworzeniu siedzącemu na walizce. Wyglądało ono na bardzo niezwykłego niedźwiedzia. Było brunatne, w brudnym odcieniu, a na głowie miało przedziwny kapelusz z szerokim rondem. Śmieszny kapelusz, jak powiedział przed chwilą pan Brown. Spod ronda spodziewała się na panią para dużych, okrągłych oczu. Widząc, że w tej sytuacji wypada coś zrobić, niedźwiadek wstał i uprzejmie uchylił kapelusza, odsłaniając dwoje czarnych oczu. Dzień dobry, rzekł cicho i wyraźnie. Dzień dobry, odparł pan Brown dość niepewnym głosem. Nastała chwila ciszy. Niedźwiedź obrzucił ich pytającym spojrzeniem. Czym mógłbym państwu służyć? Na twarzy pana Browna obmalowało się zakłopotanie. Niczym. Prawdę mówiąc, to myśmy się zastanawiali, czy nie moglibyśmy panu w czymś pomóc. Pani Brown schyliła się. Jest pan bardzo małym niedźwiadkiem, powiedziała. Miś wypiął pierś. Jestem niezmiernie rzadkim, rzadko spotykanym okazem niedźwiedzia, oświadczył z wielką godnością. Niewiele nas już zostało tam, skąd pochodzę, dodał. To znaczy gdzie? Spytała pani Brown. Miś, zanim odpowiedział, bacznie się rozejrzał. Tam, w mrocznych odstępach Peru, szczerze mówiąc, w ogóle nie powinno mnie tu być. Jestem pasażerem na gapę. Na gapę? Pan Brown zniżył głos i niespokojnie obejrzał się przez ramię. Wcale by się nie zdziwił, gdyby zobaczył, że za jego plecami stoi policjant z notesem i ołówkiem w ręce i skrzętnie wszystko notuje. Tak, przyznał niedźwiadek. Wyemigrowałem, pan rozumie, oczy mu posmutniały. Mieszkałem w Peru u cioci Lucy, ale ciocia musiała pójść do domu dla emerytowanych niedźwiedzi. Nie powie pan chyba, że całą podróż z Ameryki Południowej odbył pan samotnie, zawołał pan Brown. Miś tylko skinął głową. Ciocia Lucy zawsze mówiła, że chce, bym wyemigrował z Peru, jak tylko podrosłem. Dlatego właśnie nauczyłam mówić po angielsku. Ale jak pan radził sobie z jedzeniem? Pytała pani Brown. Pewnie pan głodował. Miś się schylił, otworzył walizkę kluczykiem, który wraz z kartką miał zawieszony na szyi i wyjął ze środka prawie pusty, duży, szklany słoik. Jadłem marmoladę,
oświadczył. Niedźwiedzie lubią marmoladę. Ukryłem się w łodzi ratunkowej. Ale co pan teraz będzie robił? Zapytał pan Brown. Nie może pan przecież siedzieć sam na stacji i czekać na zmiłowanie boskie. Och, jakoś sobie poradzę. Jestem dobrej myśli. Pochylił się, by zamknąć walizkę. Pani Brown zerknęła na kartkę wiszącą na szyi niedźwiadka. Było na niej napisane tylko tyle. Proszę zaopiekować się tym niedźwiadkiem. Dziękuję. Zwróciła się proszącym tonem do męża. Och, Henryku, i co zrobimy z tym fantem? Nie można go tutaj zostawić. Nie wiadomo, co się z nim stanie. Londyn to takie wielkie miasto. Kto nie wie, dokąd się udać, jest już zgubiony. Czy ten miś nie mógłby parę dni zatrzymać się u nas? Pan Brown nie był przekonany. Ależ moja droga Mary, nie możemy go wziąć ze sobą, tak? Bez namysłu, przecież. Przecież co? W głosie pani Brown zabrzmiała stanowcza nuta. Spojrzała na niedźwiadka. On jest tak bardzo miły. Byłby świetnym towarzyszem dla Jonathana i Judy. Niechby pomieszkał u nas choć parę dni. Dzieci nigdy nie wybaczą, jak się dowiedzą, żeś go tu zostawił. Cała ta historia może nas narazić na grube nieprzyjemności, odparł pan Brown bez wahania. Na pewno istnieją przepisy, które obowiązują w takich przypadkach. Pochylił się nad misiem. Czy zechciałby pan zatrzymać się w naszym domu? Zapytał. To znaczy, szybko dodał, by nie urazić misia, jeśli nie ma pan innych planów. Niedźwiadek podskoczył z radości, a kapelusz o mało nie spadł mu z głowy. Och tak, bardzo chętnie. Ogromnie by mi to odpowiadało. Nie mam gdzie się udać, a tutaj wszyscy są tacy zabiegani. No to sprawa załatwiona, stwierdziła pani Brown szybko, żeby mąż się nie rozmyślił. A marmoladę może pan codzień rano dostać na śniadanie i wysiliła umysł, by dodać coś jeszcze, co mogą lubić niedźwiedzie. Co dzień? Miś zrobił taką minę, jakby własnym uszom nie wierzył. W domu marmoladę jadłem tylko w wielkie święta. W najmroczniejszej części Peru marmolada jest bardzo drogim specjałem. No to od jutra, co dzień rano będzie pan jadł marmoladę, zapewniła go pani Brown. A miód? Każdą niedzielę. Na twarzy misia pojawił się wyraz zmartwienia. Czy to będzie dużo kosztowało? Spytał. Widzi pani, z pieniędzmi nie jest u mnie najlepiej. Skądże znowu do głowy by nam nawet nie przyszło jakkolwiek wystawić panu rachunek? Chcielibyśmy uważać pana za członka naszej rodziny, prawda, Henryku? Pani Brown spojrzała na męża, by ją poparł. Ależ tak, naturalnie, rzekł pan Brown. A swoją drogą, skoro wybiera się pan do nas, nie od rzeczy będzie, jeśli się sobie przedstawimy. Ta pani jest moją żoną, a nazywamy się Brown. Niedźwiadek uprzejmie uniósł w górę kapelusz dwa razy. Właściwie to nie mam nazwiska, oświadczył. Mam tylko peruwiańskie imię, którego tutaj nikt nie zrozumie. W takim razie będziemy musieli nadać panu jakieś angielskie imię, oświadczyła pani Brown. To ogromnie uprości sprawę. Rozejrzała się po stacji, jakby szukała natchnienia. To musi być coś oryginalnego, powiedziała zamyślona. Jakby w odpowiedzi, stojąca przy jednym z peronów lokomotywa głośno gwizdnęła i wypuściła obłok pary. Już wiem, zawołała pani Brown. Znaleźliśmy pana na stacji Paddington, więc będzie się pan nazywał Paddington. Paddington! Miś powtórzył to słowo parę razy, żeby upewnić się, czy dobrze usłyszał. To imię wydaje mi się nieco przydługie, ale jest całkiem wytworne, zapewniła go pani Brown. Tak, podoba mi się i niech tak już zostanie. Pani Brown wyprostowała się. No dobrze, panie Paddington, powiedziała. Muszę teraz odebrać z pociągu naszą córkę Judytę. Przyjeżdża ze szkoły do domu na wakacje. Na pewno po takiej długiej podróży chce się panu pić. Może więc pójdą panowie do bufetu i mąż zafunduje panu filiżankę pysznej herbaty. Paddington oblizał wargi. Bardzo chce mi się pić, przyznał. Woda morska budzi pragnienie. Podniósł walizkę, mocno naciągnął kapelusz na czoło. Uprzejmym gestem łapy wskazał w stronę bufetu i rzekł. Będzie pan łaskaw, pani Brown? Dziękuję, panie Paddington, odparł pan Brown. Henryku, tylko uważaj na niego, zawołała pani Brown za nimi.
i na miły Bóg zdejmij mu czym prędzej tę kartkę z szyi. Wygląda z nią jak paczka. Jestem pewna, że gdy zobaczy go traga, że wrzuci go na wózek z bagażami. W bufecie był tłok, ale panu Brownowi udało się znaleźć w kącie stolik na dwie osoby. Paddington stanął na krześle, co pozwoliło mu wygodnie oprzeć łapy na szklanym blacie stołu. Rozglądał się zaciekawiony, gdy tymczasem pan Brown poszedł po herbatę. Miś zobaczył, że wszyscy jedzą, co mu przypominało. Jak bardzo jest głodny. Na stoliku leżała niedojedzona słodka bułeczka z rodzynkami. Już po nią sięgał, gdy nadeszła kelnerka i zmiotła mu ją spod łapy do miski nadpadki. Nie ruszaj tego, kochanie, powiedziała i przyjaźnie poklepała go po ramieniu. Nie wiesz, kto mógł jeść tę bułeczkę. Paddington czuł taką pustkę w brzuchu, że było mu obojętne, po kim by jadł. Ale był zbyt grzeczny, aby się sprzeciwić kelnerce. No, Paddington, powiedział pan Brown, stawiając na stoliku dwie parujące filiżanki herbaty i talerz, na którym wznosiła się góra ciastek. Jak my się do tego weźmiemy? Paddingtonowi zaświeciły się oczy. Bardzo panu dziękuję. Odparł, mierząc herbatę niepewnym wzrokiem. Ale dość trudno jest pić z filiżanki. Ja piję, to zawsze wkładam głowę do naczynia, bo inaczej kapelusz wpada do środka i psuje cały smak. Pan Brown się zastanowił. Najlepiej będzie, jak pan da mi ten kapelusz. Naleje herbatę na spodek, co prawda w najlepszym towarzystwie tak się nie robi, ale jeśli raz tak postąpimy, to na pewno nikt nam tego nie będzie miał za złe. Paddington zdjął kapelusz i ostrożnie położył go na stoliku. Pan Brown tymczasem nalał herbatę na spodek. Miś głodnym wzrokiem spoglądał na ciastka, a zwłaszcza na duże kremowe z dżemem, leżące na talerzyku, który pan Brown postawił przed nim. No to do dzieła, panie Paddington, powiedział. Żałuję, że nie mają tu ciastek z marmoladą, ale wziąłem, co było najlepsze. Dobrze zrobiłem, że wyemigrowałem. Rzekł Paddington, sięgając łapą po talerzyk i przyciągając go do siebie. Czy pańskim zdaniem ktoś mógłby wziąć mi za złe, gdybym wszedł na stolik i zjadł to ciastko? Zanim pan Brown zdążył odpowiedzieć, miś wdrapał się na stół i prawą łapą mocno przycisnął ciastko, największe i najbardziej lepkie ze wszystkich, jakie pan Brown mógł dostać w bufecie. W ciągu paru sekund część ciastka oblepiła wąsy Paddingtona. Ludzie w bufecie zaczęli się trącać łoksiami i spoglądać w jego stronę. Pan Brown żałował, że nie wybrał zwykłego, kruchego ciastka, ale niewiele wiedział o obyczajach niedźwiadków. Mieszał cukier w swej filiżance, wyglądał przez okno i udawał, że przez całe życie przychodzi do bufetu na stacji Paddington napić się herbaty z niedźwiedziem. Henryku, cóż ty wyprawiasz z tym biednym niedźwiadkiem? Spójrz na niego, cały się usmarował kremem i dżemem. Pan Brown wielce zmieszany zerwał się z krzesła. Był bardzo głodny, odparł nie znajdując lepszej odpowiedzi. Pani Brown zwróciła się do córki. Sama widzisz, co się dzieje, jak na 5 minut zostawię twojego ojca samego. Judyta z radością klasnęła w dłonie. Och, tatusiu, czy on naprawdę będzie z nami mieszkał? Jeśli tak się stanie, powiedziała pani Brown. Nie ulega wątpliwości, że nie twój ojciec będzie się nim opiekował. Spójrz tylko, jak ten miś się paćkał. W czasie całej rozmowy Paddington był zbyt zajęty ciastkiem, żeby zaprzątać sobie głowę tym, co się działo wokół. Teraz nagle uprzytomnił sobie, że mowa o nim. Podniósł wzrok i zobaczył panią Brown w towarzystwie dziewczynki o roześmianych niebieskich oczach i długich, jasnych włosach. Podskoczył, chciał podnieść kapelusz, ale w nadmiernym pośpiechu poślizgnął się na drzemie poziomkowym, którego spora porcja w bliżej niewyjaśniony sposób znalazła się na szklanym blacie stolika. Nagle wydawało mu się, że cały świat wokół niego stanął na głowie. Rozpaczliwie zamachał łapkami w powietrzu, po czym zanim można go było powstrzymać, fiknął kozła w tył i chlapnął na spodek z herbatą. Zerwał się jeszcze prędzej niż usiadł na spodku, bo herbata była bardzo gorąca i żwawo wdepnął w filiżankę pana Browna.
Judyta odwróciła głowę w tył i śmiała się, aż jej łzy potoczyły po policzkach. Och, mamo, ależ on zabawny, zawołała. Paddington bynajmniej nie uważał, że stało się coś zabawnego. Przez chwilę stał jedną nogą na stoliku, a drugą w herbacie pana Browna. Całą twarz miał umazaną kremem, a na lewym uchu przylepiła mu się spora porcja poziomkowego kremu. I kto by pomyślał, zauważyła pani Brown, że wystarczy jedno ciastko, by kogoś doprowadzić do takiego stanu. Pan Brown zakaszlał, właśnie dostrzegł, że kelnerka za ladą kosym okiem patrzy w ich stronę. Może byśmy już poszli, powiedział. Spróbuję złapać taksówkę. Wziął bagaż Judyty i szybko wyszedł z bufetu. Paddington ostrożnie zszedł ze stołu, rzucił ostatnie spojrzenie na rozgniecione resztki ciastka i podążył w stronę wyjścia. Judyta wzięła go za łapę. Chodź, mój Paddingtonie, zawieziemy cię do domu i pięknie się wykąpisz w gorącej wodzie. A potem może opowiesz mi wszystko, co wiesz o Ameryce Południowej. Na pewno miałeś tam wiele cudownych przygód. Miałem, z powagą zapewnił Paddington, mnóstwo przygód. Wciąż mi się coś przydarza. Należy do tych niedźwiedzi, którym przytrafiają się rozmaite historie. Wyszli na ulicę, a pan Brown zdążył już złapać taksówkę i kiwał na nich ręką. Szofer zmierzył Paddingtona surowym wzrokiem, po czym spojrzał na wnętrze swej pięknej, schludnej taksówki. Za niedźwiedzia dopłaca się 6 pensów. Burknął, a za umorosanego niedźwiedzia 9. Nie jego to wina, że się trochę usmarował, mój panie, odparł pan Brown. Właśnie miał przykry wypadek. Taksówkarz zawahał się. No dobrze, proszę wsiadać. Tylko uważajcie państwo, żeby się nic nie przylepiło do mojej taksówki. Właśnie dziś rano ją umyłem. Cała rodzinka położyła uszy po sobie i wsiadła do auta. Państwo Brown i Judyta siedli z tyłu, a Paddington stanął na podnoszonym siedzeniu za kierowcą, żeby móc patrzeć przez okno. Kiedy wyjechali na ulicę, świeciło słońce. Po hałasie na ponurej stacji świat wydawał się teraz jasny i wesoły. Minęli gromadkę ludzi czekających na przystanku autobusowym. Paddington pokiwał im łapą. Parę osób spojrzało na niego, a jakiś pan odkłonił się kapeluszem. Londyn witał Paddingtona przyjaźnie. Po kilku tygodniach samotnie spędzonych w łodzi ratunkowej, byś miał teraz wiele do zobaczenia. Tłumy ludzi na ulicach, samochody, mnóstwo wielkich czerwonych autobusów, zupełnie inaczej niż w najuroczniejszym zakątku Peru. Paddington jednym ślepkiem wyglądał przez okno, żeby niczego nie przegapić, a drugim bacznie przypatrywał się państwu Brown i Judycie. Pan Brown był otyłym, wesołym mężczyzną w okularach i z dużym wąsem. Pani Brown dość puchną kobietą, wyglądała jak powiększona wersja Judyty. Paddington właśnie doszedł do wniosku, że pobyt w domu państwa Brown zapowiada się jak najlepiej. Kiedy okienko za kierowcą nagle się otwarło i dał się słyszeć burkliwy głos. Jak pan powiedział, gdzie jedziemy? Pan Brown pochylił się w stronę okienka. Ulica Windsor Gardens 32. Szofer przyłożył rękę do ucha. Nie słyszę! Krzyknął. Paddington poklepał go po ramieniu i powiedział. Ulica Windsor Gardens 32. Taksówkarz aż podskoczył, gdy usłyszał głos niedźwiadka i o mało nie zderzył się z autobusem. Spojrzał na ramię i straszny gniew błysnął mu w oku. Krem! Jęknął zbolałym głosem. Całą nową marynarkę usmarował mi kremem. Judyta zachichotała, a państwo Brown wymienili spojrzenia. Pan Brown popatrzył na licznik, był pewien, że opłata podskoczy o dalsze 6 pensów. Bardzo pana przepraszam, rzekł Paddington. Schylił się i drugą łapą spróbował wytrzeć plamę na ramieniu kierowcy. Okruchy ciastka i warstwa dżemu dziwnym sposobem przyłączyły się do plamy na marynarce. Taksówkarz obejrzał się i poczęstował Paddingtona przeciągłym, złym spojrzeniem. Mieś uchylił kapelusze. Kierowca zatrzasnął okienko. O Boże, westchnęła pani Brown. Rzeczywiście trzeba go będzie wykąpać, jak tylko wejdziemy do mieszkania, bo wszystko nam wysmaruje.
Paddington zgłębił się w myśle. W zasadzie nie miał nic przeciwko kąpieli, ale wcale mu nie przeszkadzało, że był pobrudzony kremem i dżemem. Żal mu było, że tak prędko trzeba będzie zmyć z siebie tyle słodyczy. Ale zanim rzeczy rozważył do końca, taksówka stanęła i trójka Brownów zaczęła wysiadać. Paddington wziął swoją walizkę, wszedł za Judytą po białych schodkach i stanął przed dużymi, zielonymi drzwiami. Zaraz poznasz panią Bird, powiedziała Judyta. To nasza gosposia. Jest trochę w gorącej wodzie kąpana i lubi zrzędzić, ale naprawdę to zaczyna duszę. Jestem pewna, że ją polubisz. Paddington poczuł, że trzęsą mu się kolana. Obejrzał się za państwem Brown, ale oni jeszcze się o coś spierali z taksówkarzem. Za drzwiami słychać było zbliżające się kroki. Na pewno ją polubię, jeśli ty tak mówisz, powiedział, oglądając odbicie osoby lśniącej skrzynce na listy. Pytanie, czy ona będzie lubiła mnie? Paddington nie bardzo wiedział, czego się spodziewać. Kiedy pani Bird otworzyła drzwi, był mile zdziwiony, gdy na progu powitała ich tęga, siwowłosa dama o macierzyńskim wyglądzie, z dobrotliwą iskierką w oczach. Zobaczywszy Judytę, uniosła ręce. Wielki Boże, już przyjechałaś, powiedziała przerażona, a ja jeszcze nie skończyłam zmywać naczyń. Pewnie byś się napiła herbatki. Dzień dobry pani, odparła Judyta. Cieszę się, że znów panią widzę. Jak tam pani reumatyzm? Ach, bardzo daje mi się we znaki, odparła pani Bird. I nagle urwała, wlepiając wzrok w Paddingtona. Co żeś to przyprowadziła ze sobą? Co to jest? To nie jest żadne co, poprawiła ją Judyta, tylko niedźwiadek. Nazywa się Paddington. Niedźwiadek? Powtórzyła pani Bird, niedowierzając własnym oczom. W każdym razie dobrze wychowany, to muszę przyznać. Zamieszka z nami, oznajmiła Judyta. Wyemigrował z południowej Ameryki, z Peru. Jest sam jak palec i nie miał co ze sobą zrobić. Czy będzie mieszkał z nami? Pani Bird znów podniosła ręce. Jak długo? Judyta tajemniczo rozejrzała się wokół. Nie wiem, odparła. To zależy od różnych rzeczy. Boże miłosierny, zawołała pani Bird. Szkoda, żeś mnie nie uprzedziła. Nie zmieniałam pościeli w pokoju gościnnym. W ogóle nie jestem na to przygotowana. Spojrzała z góry na Paddingtona. Choć sądzę, zastanów, w jakim on się znajduje. Może to i lepiej, że nie zmieniłam tej pościeli. Nie szkodzi, odezwał się Paddington. Chyba wezmę kąpiel. Miałem wypadek z ciasteczkami. Och, pani Bird przytrzymała otwarte drzwi. Och, skoro tak, to prosimy do domu. Tylko proszę uważać na dywan. Dopiero co go odkurzałam. Judyta wzięła Paddingtona za łapę i mocno ją ścisnęła. Ona nie ma nic przeciw tobie. Możesz mi wierzyć, szepnęła mu na ucho. Zdaje mi się, że już cię trochę polubiła. Paddington odprowadził wzrokiem panią Bird, która poszła w głąb mieszkania. Wygląda, jakby była trochę nerwana, szepnął do Judyty. Pani Bird się odwróciła. Coś ty tam, bratku, powiedział? Spytała. Paddington aż podskoczył. Ja? Zaczął. Coś powiedział, że skąd się tu wziąłeś? Z Peru? Tak jest, odparł Paddington. Z najmocniejszego zakątku Peru. Ciekawe, pani Bird myślała chwilę. To chyba lubisz marmoladę. Muszę kupić więcej marmolady. A widzisz, co ci mówiła? Zawołała Judyta, gdy z panią Bird zamknęły się drzwi. Ona już cię lubi. Ciekawe, skąd ona wie, że lubię marmoladę? Zdziwił się Paddington. Pani Bird wie wszystko o wszystkim, zapewniła go Judyta. No pójdziesz teraz ze mną na górę, pokażę ci twój pokój. To był mój pokój, jak byłam mała. Na ścianie wisi mnóstwo obrazków niedźwiedzi, więc będziesz się tam czuł jak u siebie w domu. Poprowadziła go schodami wysoko na górę, bez przerwy do niego zagadując. Paddington szedł krok w krok za nią, trzymając się jak najbliżej ściany, żeby nie stąpnąć na dywan. To jest łazienka, wyjaśniła mu Judyta. A to mój pokój, a w tamtym mieszka Jonathan, mój brat. Zaraz się z nim poznasz. Tutaj są pokoje mamy i taty, otworzyła drzwi. A to będzie twój. Paddington
O mało nie przewrócił się z wrażenia, gdy wszedł za Judytą do pokoju. W życiu tak ogromnego pokoju nie widział. Pod jedną ścianą stało duże łóżko nakryte białym prześcieradłem, a pod drugą kilka jakichś wielkich skrzeń, w tym jedna z lustrem. Judyta wciągnęła z jedną z nich szufladę. To się nazywa komoda, wyjaśniła. Będziesz mógł trzymać w niej wszystkie swoje rzeczy. Paddington spojrzał na szufladę, a potem na swoją walizkę. I tu się zaczyna drugi rozdział, ale drugi rozdział przeczytam wam już kiedy indziej. Także teraz zmykajcie do spania i miłej nocy. Pa, pa!